Cześć, cześć, jestem Przemek Gejs. Witam Was no, takiej bardziej powiedzmy, że prezentacji dodatku Platinum do Farminga. Jak widzimy, jesteśmy na mapie. Nawet nazwy już nie pamiętam, przepraszam bardzo, to jest mapa. To jest Estonia coś. Raz, bo tutaj. A chociaż. Zajmijmy się zwiedzaniem, bo to jest dom nasz ogólnie. Coś, co bardzo mi się spodobało. Od razu tego od tego zacznę. Po prostu tak. Zobaczcie. Można chodzić po domu. O. Oto nasz domek. Tylko chodzimy. Tutaj takie jakieś przejścia, jakieś zdjęcia zamazane. Jakieś tam kuferki, nie wiadomo na co. Oczywiście spiżarnia, tutaj nic nie możemy wziąć, nie możemy się napić, nic. A szkoda, a szkoda. Tutaj mamy lodóweczkę. No. Lodówkę, kuchnię, całą moździerz. O, widać, że tutaj jakieś. O, ja już chodzę po stole. Takie duże jakieś śniadania. Dobrze. Czy to można. Aha. No to takie wyjście jest. Tam też, tam zaraz wrócimy. Czy to jakoś mogę. Aha, nie mogę tutaj z interakcji. Tutaj tak samo drzwi są. Tak jak i składzik, ale nic tutaj nie przechowujemy obecnie. No, taka jak gdyby wieża. Bardzo fajnie. Tutaj wszystkie oczywiście drzwi pootwierałem. Bo tutaj jakieś takie. Dobrze. Zacznijmy tak, balkon. No, widok na naszą farmę. Tutaj jakaś księgowość, biblioteczka. No, nawet to się ładnie prezentuje. Tutaj nasza szafa, łóżko, kominek nawet też ładnie się prezentuje. No, oczywiście toaleta, nie będziemy wchodzić tam zbytnio. Według mnie tutaj, bo tam skąd to zaczęliśmy, tam nas respi. To według mnie tam powinno nas respić. Ja to jeszcze jedną rzecz sprawdzę dobrze. Czyli to nam jeszcze nie urosło. O, aż przykucnąłem. Dobrze, przejdźmy tutaj. Taki, no, salon z takim wyjściem tutaj. O, mamy tak jak gdyby taras. Oczywiście też posiadamy basen. Tutaj oczywiście są do testu przygotowane rzeczy, ale o, popływajmy sobie. Grill, którego nie możemy ruszyć, bo jest za ciężki. Huśtawkę, na którą nic nie możemy z nim zrobić. No to dobrze. Teraz, o, oczywiście też mamy telewizorek, TV, takiej marki. Takie ozdoby, oczywiście jakieś koła zębate. Tutaj koło zwykłe. I tutaj, no, mamy takie, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać. Dobrze, tutaj ten czas na chwilę zwolnię. Albo nie, pokażę też jak się to nocą prezentuje. Bardzo ładnie się to ogólnie prezentuje. Bo ja ogólnie w tym odcinku będę chciał zrobić tak, że również i test maszyn, więc no. Oczywiście tam bizon już trochę, jak gdyby nie mogłem się powstrzymać i już musiałem coś zrobić. Tutaj na gazecie mamy jakąś krowę. Ale dobrze. Tutaj oczywiście kolejna spiania. I tak samo kolejna łazienka, tym razem bez biblioteczki. Więc no, mianowicie to jest taki domek. O, wiatraczek, więc powalająco duży on nie jest. Tutaj zaś powinno wszystko zaświecić. Tylko ja czekam cały czas, aż to się no urośnie. I jeszcze tutaj, bardzo fajną rzecz pokażę Wam. O, tutaj. Jak widać samochód. I ten samochód dostaję na początek. Ja właśnie się zobaczę, gdzie to się chowa. Aha, to takie coś jest. Taki oto samochodzik. No, teraz nim szybko. O, przejedziemy. Jeżeli będą jakieś lagi, to bardzo przepraszam. Ale musiałem zrobić tak jak gdyby reinstalę Farminga. No i musiałem praktycznie to od nowa. Wszystkie ustawienia, więc. Jeszcze tu nie jest idealne, plus tam jest dużo maszyn, więc jeżeli się patrzy w tamtą stronę,
to mam spadek FPS-u, widzę. Dobrze, ale zacznijmy tutaj. Tutaj mam taki kombajn, o tak przyświecę. Kombajn do trzciny cukrowej dostałem na początek. I też nawet tutaj muszę powiedzieć, o, tak wygląda nasz dom. Jeszcze pokażę tak w nocy panoramicznie. Dobra. No tak trochę po krawężnikach, po lampach jeżdżę. Czy to już jest? Nie, jeszcze nie jest gotowe. O, nawet bardzo ładnie według mnie się prezentuje. Tam mamy oczywiście samolot, który nie działa niestety. O, tam gdzie teraz ja szybko pojadę, żeby wam to pokazać. Już 5 minut mamy nagrania, a ja nawet do maszyn tak zwykle nie przeszłam. No to ciekawe, ile minut. Taki, nawet otwarty silnik, więc nie działa. A szkoda. Dobrze, teraz szybko sprawdzimy nazwę tej mapy. Bo tutaj jest napisane, no przepraszam, ale taki modki fail. Mi się wydaje, że to taki trochę z meksykańskiego nawet. O, tutaj mam taką bramę i to jest Estonia La Pajo. No według mnie to jest jakieś takie troszkę nawet meksykańskie. Taka brama, taki wjazd ładny. No, ten klimat takich ranch wielkich, no to no nawet dobrze. No dobra. To tak sobie, a nie, tutaj nie pojedziemy, bo to jest płot niestety. No ogólnie trzcina bardzo długo rośnie, bo to jest już druga doba. No tak jak mówiłem, kombaj taki do ciągnika, dostajemy to na początek. Tutaj większość, no tylko jedna maszyna jest przedstawiona z racji tego, że no musiałem obsiać, później odstawiłem, bo no tak jakoś się zdecydowałem. Oczywiście bizona kombajna też dostajemy na początek. A dobrze, przejdźmy, jest do trzciny cukrowej. Tutaj oczywiście palety z trzciną cukrową dostajemy. Takiego oto ciągnika, tak jak prezentowałem. To jest stara. No i co, no bardzo według mnie dobry ciągnik. Już im użytkowałem go, nawet całkiem dobry. Tak samo tutaj ten MF, dostajemy również takiego oto MF-a z przyczepą, więc no, to jest pewnie najmniejsza przyczepa farmingu, ale nie ma co narzekać. Taka brandnerka. Tutaj kultywator z dodatku, więc no, dziwne by było, gdyby nie było tej maszyny z dodatku, ale jest. No, nawet bardzo fajny, taki trochę głębosz nawet. Tutaj, no to wiadomo, palety. I no, do tur. I oczywiście ten MF ma możliwość załączenia tura. Dostajemy również takiego oto case'a z sadzarką do trzciny cukrowej. Właśnie już używana, była obsiana właśnie tamte pole. Oraz na początek mamy 3 pola. 14, 1 i 2. Więc myślę, że to jest w miarę sporo, jak na początek. Więc dobrze. Tutaj mamy oto taki siewnik. Sprawdzę, czy w końcu urosło. Tak, urosło. Dobrze. No, tutaj oto taki siewnik. Więc nawet dobry. Tutaj widzę, że ma takie zębatki. One będą się ruszać. Bo no, tutaj ogólnie nie wiem, czy to... A, bo tutaj ogólnie ten kosz się podnosi i mniej jest trzciny cukrowej. Tutaj są takie... O, tutaj są zębatki takie. I one się, no, ruszają. I ten nie jest tak, że to stoi. Tutaj oczywiście taka też jest maszynka specjalistyczna, przyczepa do buraków cukrowych. No, ten kosz się podnosi. Będę później demonstrował między innymi, jak to się działa w praktyce. No i to są wszystkie sprzęty, które dostajemy na start. Tutaj oczywiście mamy silosy. Oczywiście zaraz będziemy zbierać farmę. No, mapę. Tutaj mamy krowy. Widzę też świnie. Oraz nie widzę. A, i owce widzę. Dobrze, i kury. No też tak widzę. Tak trochę nawet daleko, szczerze powiedziałbym. Ale no dobrze. I tutaj są krowy amerykańskie. Nie ma tak, że sobie wybierają między zwykłą krową a krową amerykańską. No jest po prostu taka amerykańska. I tutaj tak się oto prezentują wszystkie maszyny z dodatku. Więc teraz ten samochodzik po prostu wyłączamy go i zwiedzamy te maszynki. Tutaj oczywiście pojazdem będziemy się poruszać. To jest Lizard, taki jak gdyby trochę Kabilak. Takim no w starym stylu, szczerze mówiąc. O,
Tutaj nawet ta deska rozdzielcza. Oczywiście MF oraz ten największy ciągnik. No, MF stara, tutaj ten ciągnik, no, pokazywałem go już. Tego stara nie pokazywałem, bo to jest, no, marka ciągników stara. Oczywiście teraz ma założone cienkie opony, ale mogą być inne. Dobrze, przejdźmy dalej. No może ja teraz tak szybko pokażę, nie będę mówił co robię. No to taki tutaj kultywator. Tutaj jest, to jest taka jak gdyby talerzówka, tylko że z dodatkowym nawozem. Można to zmienić. Tutaj siewnik, opryskiwacz, który ma bardzo fajną funkcję. Może zwykłym opryskiem, jak i płynnym, jak i zarówno takim rozsypywanym tym. No, tym białym rozsypywanym. Tutaj kolejny, mniejsza wersja tego, co tam wcześniej widzieliśmy, czyli tej jak gdyby takiej brony. Tutaj są wszystkie trzy sadzarki. To są sadzarki. Nie wiedziałem, co to jest podczas przedstawiania, ale to są sadzarki. Tutaj taka bardzo fajna talerzówka. Ona się rozkłada. Będę ją używał. Bardzo fajna, taka typowo polska. Brakowało mi tego. Siewnik to jest taki mniej więcej jak inne, taki szerszy. Tutaj te takie przyczepy są, tam z tyłu też jest taka. Tylko, że no inna. Pokażę wam. Taka no jak te, tylko że na większą skalę. Tutaj są z tym podnoszonym koszem. Też je będziemy testować. I ta jest w kolorze żółtym była przedstawiana. I można je zmienić jej kolor. Tu tak samo. By była inna, zmieniać można kolor. Oczywiście nasz bizon. Oj, rodowity. Najbardziej na to czekałem. No powiem tak. Zacznę wybrzydzać. Według mnie w ustawieniach powinien mieć, że kabinka można mu dać. Sieczkarnie. No i że można stać, bo ja szczerze mówiąc jestem przyzwyczajony, że no w bizonach się stoi. No bo wiele modów, nawet w 15 używałem, to stało się w bizonach. Mam nadzieję, że chętnie bym wrzucił to na polski PGR, ale powiem może dlaczego. Tutaj mamy kolejny kombajn, Case IHE. To jest kombajn do trzciny cukrowej, no taki na gąsieniczkach. Rozkłada się, też będziemy go używać dzisiaj. O, zakminowałem się. Tutaj, no tak jak pokazywałem, to też da radę zmienić kolor. Taki wybrałem. No, takie randomowe kolory, szczerze mówiąc. To jest właśnie ta przyczepa, że można podczepić i taki, no, jak gdyby z dwóch takich przyczep, można zrobić zestaw. Tutaj niestety do tej nie da się podczepić, no bo zobaczcie. Chyba, że da się zrobić taki długi z tych takich wózków do naczep, co są, ale to już zbyt dużo kombinowania. I tutaj mamy przeładowczą, która też nam dochodzi. Bardzo ogólnie fajne, więc no. Ogólnie tak z maszyn to by było wszystko. Teraz przejdźmy do takich testowania. No, już 12 minut, myślę, że to jest szybko. 10 jakieś minut planuję pokazywać. I później jak gdyby zwiedzanie. A sam chodzik jest bardzo szybki. Około 121 km na godzinę jedzie, więc... Nie jest. Zaczniemy może od bizona. No bo... O, poszedł. Tutaj też z tą przyczepą jest taki... Bizon i ta przyczepa, no to jest takie... Nawet ten odgłos ma po prostu... No to jest petarda. Dla mnie. To było głównym powodem, dla którego kupiłem ten dodatek. Ale... Zobaczcie. To jest takie coś, że... No, tutaj mamy silniczek. Nie musimy podchodzić i otwierać. No spoko. Ale zobaczcie, to jest strasznie nisko rura. A nie, tego się nie da, bo jakie... Aha, więc nawet nie przetestujemy tego dobrze. Więc no, widzicie. Chociaż później możemy podjechać do silosu i zobaczyć. Ale no, to działa jak większość samoprzeładunkowych. O, dobrze. No. Odgłosy to są bardzo fajne. Nawet to wypadanie, no... No, nawet takie jest podobne. I tam oto widła, no. Naprawdę jest bardzo fajne. No. Robi robotę, jak to się mówi. Zrobili coś genialnego twórcy farminga. I to dostajemy na start takiego bizonka. Więc ja najprawdopodobniej jutro ruszam z serią właśnie z tej mapki. Właśnie jak się patrzy w tamtą stronę tych maszyn, to mi FPS-y spadają. Jest tak porządnie. Więc może tak będę robił. No, tutaj mam 40, w tamtą stronę się spojrzę. A nie, jestem już oddalony troszkę. A powiem tak. No, trochę na początku byłoby wybrzydzalna tego bizona.
Ale on jest całkiem spoko. Jak dobrze pamiętam, to on ma bodajże 3 tam, no 3000, 3500, nie, 3540 litrów pojemności, więc to jest nawet bardzo fajny pojemność. I skelet on ma bardzo dobry, prawie jak realny. Widać, że mamy od razu, gdy dostaje, mamy około 30, prawie 31 motogodzin, więc nawet tak dużo na takiego bizona to nie jest, bo jak wiemy, to jeszcze na polskich wsiach można spotkać bizony i to w dużej ilości, nie to, że jakieś takie niedobitki, tylko rolnicy z tego korzystają, więc no nawet szczerze mówiąc, szerokość federa też jest w miarę. No powiem tak, bardzo to chyba tym bizonem kombajnem, bizonem, bizon, FMZ, będę bardzo chętnie kosił. A dobrze, ustawmy pracownika. O, tutaj widzę, że nowe postacie dodali, ale dobrze. Tutaj oczywiście ja się będę przemieszczał tabulatorem. O, właśnie, o jednej bardzo ważnej rzeczy zapomniałem. Tutaj dodali pociąg i zobaczcie, jaki on jest po prostu taki, w tym takim klimacie nawet. Fakt, tylko troszkę pozmienione tekstury, co mamy normalnie, chociaż nie. Bo też wagon zamienili, że drewno nie jest na przodzie, ale na końcu z kolei. Ale zobaczcie też środek. No po prostu jest, odpalę go. A i liczniki działają. Prędkość, obroty. Co? Co proszę? Dobra, tutaj teraz scrollę. Ale jak gdyby kamera jest troszkę źle, ale dobrze, już. Aha, czyli w środku też się takie zapala. No, no. Aha, i to jest, no, nawet całkiem fajnie. Te turbiny, o, taki spalinowy. No, no. Bardzo fajny ten. Ciuchcia. Czy ja mogę? Tyle samo jedzie, co na normalnych mapach. Tutaj widzę, że mamy zaraz startak. I widzę, że tutaj mamy te jak gdyby takie potrójne kółka. Teraz cofnę się tak na szybkiego. Dobra, hamuj. I polecę szybko. Dawaj, 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 dawaj. Włączę sobie pomoc. Bo może da się zwrotnicę. Nie, nie da się zwrotnicy. Tutaj już prawie ma, no, pół zbiornika, więc nawet źle nie jest. Ogólnie trzcina cukrowa jest bardzo tania, ale to jak tania, no to po prostu... Nawet pokażę wam. Tutaj jest trzcina cukrowa. No, 280, prawie 300 za tonę. Chyba, że będzie tak sypać, że zacznie się opłacać. Tutaj to taki zestawik jest. Bardzo ładnie pasuje właśnie z takimi typowo amerykańskimi ciężarówkami. Ale... dobrze. Byłem już tam. O. Tutaj ten fener będę sobie pomagał. Mamy sporo maszyn do ogarnięcia, więc tak. Zacznijmy może od siewników. Bo tutaj to pole jest skultywowane. Ja też nie będę dużo, tylko tak na przykładzie pokazać. Tutaj oczywiście jest podsiewacz tradycyjny. O, i tak jak widzicie, to idzie w górę. O. Ten akurat to jest najszerszy. Więc, no, 5 rządków tak w porywach robi. Więc, no, nawet źle nie robi. No i po prostu, no, tak będą to wyglądać te testy, no bo ja nie będę aż tak mega dużo robił. Dobrze. Tutaj jest akurat, ten jest metrowy, tak samo jak ten, co dostajemy na początek. Ale ten ma troszkę większą pojemność i jest taki w przedziale cenowym nawet średni. No szczerze mówiąc, po wyglądzie stwierdziłbym, że ten ma większą pojemność, ale okazuje się, że ten, co przed chwilą robiłem, ma większą pojemność. Więc, no, dobrze. Zrobię taki odstęp, żeby było widać może. Dobrze. Tutaj też jest bodajże wodą zraszane.
Nie, opryskiem, tylko że teraz no oprysku nie ma nawozu, o. No i to jest tak mniej więcej, no. Tak jak widać, podnosi się koszt. Też ogólnie złe to nie jest, takim jak gdyby, no, jak na średni przedział cenowy, no to nie trzeba aż tak często uzupełniać tego. Dobrze. Tutaj wymienimy, oczywiście ma wszystko kierunki, o. Światła tylnie. Dobrze. Tutaj oczywiście jest ten kultywator, inne kultywatory, tak jak mówiłem, można bez tego. Tam wcześniej był z siewnikiem, podsiewaczem, a tutaj jest bez. Aha, zapełnił zbiornik ziarnem 80%. Widzicie, takie już nam informacje. Oczywiście to jest jeden z takich siewników większych. Chyba zapomniałem o nim. Nie, albo mówiłem. Jeżeli... O! To mnie ciągnie do tyłu, a ja jadę do przodu. Zaraz sprawdzę, ile on dokładnie ma metrów. No to on ma 14,5 metra, to jest jeden z większych. I z tego co widzę, on ma też taki jak gdyby, że kultywator. Albo nie. I on może siać pszenicę. Jęczmień, rzepak, soję. Rzodkie foleistą, trawę. No. Ja tutaj posieję więcej, żeby było jak zademonstrować na tym, na kultywatorach. No szczerze mówiąc, to już jest taka, to już jest takie na dobrą, dużą skalę. Dobrze, włożymy, bo nie będziemy dużo robić. Tam na widzę robi. Tutaj też można fajnie te pola połączyć. To ewentualnie w serii, którą będę ewentualnie prowadził, zrobię. Tak samo jak i trójka. Taką jedną wielkie pole można zrobić. Dobrze, teraz przejdźmy do no, nawożenia. Ten taki opryskiwacz. No dobrze, dziękuję, że mi informujesz, że na pewno wziąłem. Dobra, zanim to się rozłoży, bo to Y-kiem się zmienia, teraz jest płynny. Cały nawóz, dobrze. Aha. O, zobaczcie. Po prostu z tyłu i tak pięknie o to rozrzuca nam. Dobrze. Teraz rozłóżmy to. Ja w międzyczasie może przygotuję inną. Kolejny zestaw do jakby prezentacji. Domo tutaj żółweczkę, no bo no, nie ukrywajmy, te lance się rozkładają dosyć długo, a my praktycznie tyle czasu nie mamy. O, więc jeszcze będę tam, gdzie nawoziłem przed chwilą, będę mógł wam to zademonstrować. Po prostu to jest tak jak gdyby pozycja podniesiona, transportowa. Też wam zademonstruję pozycję opuszczoną. O, tutaj kucnę sobie. A. O. I to właśnie tak, no to jest bug, bo tutaj traktuję jakby pod tym było do co psika, a tak naprawdę jest to tutaj to z tyłu. Aha, no właśnie widziałem, że to tylnie było nisko, to tak nie powinno być. No jak widać, mogę ruszać myszką. Dobra, to już musimy odstawić, bo niestety czas nasz goni, ja już powinien zacząć prezentację mapki według mojego planu, ale jest już 25 minuta nagrania. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. To jest taka typowa prezentacja. Taka no, pełną gębą, jakbym to powiedział. No, taka szczerze mówiąc bardzo polska ta... No, może nie polska, ale ogólnie o sposób jej działania. Taki... Ale to ogólnie zamysł i... Jak ona faktycznie pracuje, bardzo fajna. Będziemy się no, na pewno nawet pod orywkę robić bardzo fajnie. Zaraz po żniwach. To mi się wydaje, że będzie nawet spoko.
Na polski PGR bardzo by było fajnie. Właśnie dlaczego na przykład tych modów nie będę używał na polskim PGR-ze? No bo prawdopodobnie to jest już seria multiplayer. Chyba że powrócę znowu do solo, jak to się mówi, to wtedy wprowadzę. No chyba że Krzysiek albo Wiktor albo Pixel zakupią sobie też ten dodatek, no to jeszcze wtedy będzie. A no to już wiadomo, z jakich względów nie będzie. Dobrze. Tego z podsiewaczem, tego mniejszego, jak gdyby, o wersji tego mniejszej, nie będę testował. Z racji tego, że to jest praktycznie to samo, tylko że, no, jak gdyby na takich tak zwanych sterdach. Czyli, że no, powiększone. To jest szerokie nawet. To jest taka, jak gdyby, głębość troszkę. O. No. Nawet całkiem dobrze się prezentuje to. Działanie też jest dobre. I wolno się w tym nie jedzie, więc, no, jaki taki kultywator dla początkujących. Uważam, że bardzo dobre to jest. Dobrze. Tutaj oczywiście dodać do tego podsiewanie, no to jeszcze... Jeszcze bardzo dobrze. To jest tak jak gdyby... Można to użyć zamiast huga. Nawet pokażę wam jak gdyby tak zwaną definicję sklepową. Pogłębiacz przygotowuje pola do kolejnych zasiewów. Można go użyć zamiast huga. Opryskiwacze nawożone poprawiają zbiory uzyskane na polach. Czyli, że nie dość, że działa jako pług, to zaraz opuść. Aha, nie ma tworzenia pól, ale zaraz będę starał się przejechać. Dobrze, tutaj wiem, że wszystko nie jest ten. Nawet wam pokażę. O. Wymaga zaorania. Czyżbym ja zaoranie wyłączył? Okresową orkę? Nie. Może gdy jest nawieziony? Nie wiem, czemu to tak jest. Aha, najpierw muszę napełnić narzędzie. To może dlatego nie działa, że no jest narzędzie puste. No, tak. Dobrze. No to jest mniej więcej, no, z tych maszyn tutaj wszystko. Przejdziemy zaraz, będzie teraz, tak jakby troszkę w biegu odczepię, no tam do trzciny cukrowej, już do jakiego konkretnych zbiorów. No dobrze. Tej, do jednej rzeczy będzie potrzebny drugi traktor, ale dobrze. A to się prawie czego przyjedzie. Ja też jestem jednej bardzo ważnej rzeczy ciekawy. I właśnie zaraz to sprawdzę. Oczywiście tymi dwoma szczebami nie będę jeździł. O właśnie, pokażę wam jak to działa. Tak jak to, po prostu, no, tak kontener cały się podnosi i do innych przyczepy przesypuje. Tak jak gdyby troszkę przyczepa przeładowcza do trzciny cukrowej. Tym można wozić zarówno jak i kiszonki, trawy. Nie można wozić zbóż. Więc to jest takie coś. Tutaj oczywiście jedziemy. Kierunki zaraz sprawdzę, jak one działają tutaj. O ile działają. Właśnie nie działają, nie ma kierunków. No to nie, tutaj ja wziąłem wersję z zaczepem. No to zobaczymy, co to jest. Czy to po prostu będzie tak, jak ja myślałem? No właśnie nie jest tak, jak ja myślałem. Chyba, że to jest jakiś... Chyba, że teraz to się podnosi. Nie, to się nie podnosi. Więc przeciwnie, powiedziałbym, że to się obniża. Złóż, opuść, wysad, zatrudnij. Nie wiem na co ta, jak to się mówi, przyczep, doczep. No. Chyba, że na te przeładowcze. A to dobra, jak będziemy na tamtym końcu, sprawdzimy. Teraz właśnie wezmę. No, wyładowanie na ziemię. No, tutaj jest takie coś, zobaczymy jak to w ogóle... Ło, taka tekstura. Aha, czyli... Jak to się mówi... Odpady na bok, a to co ważne, idzie. Dobra. Ja zatrudnię pracownika. I tutaj ciężarówką tą podjadę.
Zrobimy jeden przejazd tym. Oj, za blisko stanąłem. Ło, wow, jeszcze taka sieczka i to jest mód takiej sieczki. Wow. Raczej trzeba uratować sytuację. O, nie wiedziałem, że to takie aż tak fajne jest. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Naprawdę. Więc nawet warto oglądać, bo widzicie, jakie perełki są wyhaczane. Więc no widzicie. I to bardzo wysokie stać, szczerze mówiąc, trzcina. Jakby tak wejść, no to ja bym się zgubił. No, o, wypada. Tutaj jak widać, lecą na pole. No, no. To szczerze mówiąc, zobaczymy, ile z tego przejazdu będzie. To jest raz nawiezione. I to nie jest po orce, więc no, zobaczymy. Ile z takiego przejazdu będzie? Tak, żeby jako tako zarobić, no to musiałbym z 5 ton mieć. Chyba tyle będę miał. Z 1000 przejazdów będę miał. Więc około, no. Wiem, no troszkę mniej niż 1000. Chociaż, no około 1000 będę miał z tego przejazdu. Więc no. Sypię, ale no to aż takie mega nie jest. Ale jedno jest takie, że jeżeli, że można brać i na przykład do kolejnych razów używać. Więc, że tak jak ziemniaki, o. No, jeden przejazd zrobiliśmy. Żeby sprawdzić co i jak. A właśnie, miałem sprawdzić jedną rzecz. Tutaj będą takie oczywiście odpady. Czy to po prostu będzie z tym działać? Jakkolwiek z tym będzie działać po prostu. To jest na tym, na tej rurze. No nie, nie chce działać. To jest po prostu... Nie, może to w update'ach kolejnych naprawią. To można dodać w opcjach sklepu. Więc jak widać, już pierwszego buga mamy. O, i wjechałem niechcący. Więc, no, pogromcy bugów jesteśmy. Dobrze. Teraz zrobię, postaram się zrobić po jednym przejazdzie z każdym przyczepą. No i to już się zbliżamy do końca naszej prezentacji. Prezentacja oczywiście maszyn, tego co one umieją. Już mamy 32 minuty. Widzicie? Mam nadzieję, że to... Dobra. Aha, właśnie pokażę wam, jak te przyczepy wszystkie działają. No, to jest tak. Możemy oczywiście tak robić. O. Też tutaj opuszczając nam się tak, jak gdyby trochę chowa. A jak gdyby nie jest przerwane ładowanie, tak sądzę bynajmniej. Dobra. Teraz sprawdzimy, jak to się mówi, z czym to się je. Tutaj oczywiście trzeba będzie zakładać cienkie opony, jeżeli bym chciał na ten mod grać. No i to jest o wiele, szczerze mówiąc, węższe, bo chyba ja ten rządek tylko biorę. Tak. No. No tak, jeden rządek praktycznie biorę. No to takim... Tą maszynką będzie długo, ale też miarę szybko idzie, więc to źle nie jest. Za chwilę może postaram się przejechać tym małym MF-em. I zobaczymy, jak to przeładuje. Więc no... Najgorzej w tych multisach jakby nie wypada. A no wiadomo, zawsze może być lepiej. No dobrze, spróbujmy to już wyładować. A, nie da się. Wo, 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 wo.
Musiałem aż złożyć. Dobrze, jeszcze jedną rzecz zobaczę. Aha, czyli mogę nawet tak wysypać na ziemię. Nie bałem się w kontroli Y. Więc no, to tak się mniej więcej to prezentuje ta szyba. I tak samo wszystkie inne się prezentują. Właśnie ta żółta i ta, bo to jest ta MF, Massey Fergusona jest ta czarna. Po prostu tak samo się prezentują, więc nie wiem, czy po prostu dalej to robić i was zanudzać tym. To jest po prostu bardziej, chyba mi się wydaje, do tego kombajnu, tak jeździć, jeżeli nas nie stać na tą mega dużą. No bo to już jest, jak to się mówi, kawał porządnego sprzętu. O, wyładuję też na jedną kubkę. Zobaczymy, jak to się wysypuje. Tutaj oczywiście zaraz idzie. No, to tak po całości praktycznie się wysypuje, tam gdzie było naspane. Więc no, około tutaj mamy około chyba 10 ton. Czy tam nawet 8. Dobrze, teraz odnajdźmy nasz samochód. O, i możemy zwiedzać mapę. Pokażę wam najważniejsze punkty. Tak sądzę, według mnie taki jeden z ważnych. No, to jest wolne, ten sam chodzi, to nie jest. Dobrze, zacznijmy od sklepu i może kierujmy się w stronę tam przy piekarni. O. No, ogólnie taki nawet krajobraz ładny, nie jest brzydki. Tak typowo meksykański, to nie jest takie, że jakieś tam ciemne trawy, góry, zróżnicowanie terenu. Tam gdzie jest płasko, to płasko, tam gdzie takie pofałdowanie, to pofałdowanie. No, źle nie jest. Powiem tylko tyle. Tak oto prezentuje się na sklep. Tutaj widać trzcinę. Tutaj inny samochodzik. Można wybrać kolor. Ja po prostu wybrałem taki, bo no, mi się podobał. Czerwona strzała. To oczywiście inne dojazdy. Sprawdzę, co tutaj mamy. O, elewator zbożowy. Pojedziemy sobie wzdłuż torów. Taki skupik. O. Wo. Nie, proszę. Dobrze. Już mieliśmy wypadek. Czyli po prostu jest dobry. Na takie jazdy po płaskim terenie. Ale dobra. Tu nie pokażę elewatora zbożowego. Tutaj taki licznik jest. Ciekawe, czy nam uda go się zamknąć. Oczywiście samochody są takie typowo jakieś tam. No. O, to jest krzak. Samochody takie terenowe bardziej, rzekłbym. Mostek. Właśnie, bo tutaj jakiś mostek, łódki mają być. No, tutaj właśnie na zdjęciach było. O. I co? Gdzie się podziały? Te łódki. Może to w mieście było. Dobra. Miasto tam. Widać już się szerzy. O, i zobaczcie. Czy to jest to, co ja myślę, że to może być? Tak. To jest taki... Naprawdę? Jak chamsko. Aha, przewróciłem to. Aha. No to jest takie mega już chamskie. Ciekawe, mogliby w jakimś update'cie zrobić tam kontynuację, bo to jest naprawdę, tym mostkiem bym się przejechał. Bardzo fajne, ale no, niestety nie można na niego wyjechać, no. Dobrze. Zwiedźmy jako tako miasto. Widzę, że na górkach... O, to oczywiście samochody. O, tutaj takiego busa można spotkać szkolnego. Właśnie widzę, że niebieski taki. No zobaczcie, no po prostu bus szkolny. I to dosyć często on jeździ. Tutaj jakieś doki są, więc może... Aha. Żeby tutaj jakiś taki przemyt nie wjechał oczywiście. No taki. Aha. Dobra.
Nie. Dobra, teraz widać wszystkie maszyny, jakie kupiłem. O! No, szczerze mówiąc, mieścina ładna. Skubów nie będę wam pokazywał, bo myślę, że to jest nie warte. No, nawet boisko. No, no. Czy to jest? O, to jest jak gdyby piłka do koszykówki chyba. Tak, i to jest taka ciężka piłka. O, kopnąłem teraz takie gra farmingu w nogę. Jej, gol, dziękuję. To jest podmieniona tekstura piłki z... O nie, dobra, robimy zadymkę na tym, na stadionie. O, zadymka na stadionie. Zaraz jakieś ławkę wyrwę. Mecz, drużyna przegrywa. A co? Zadymka na stadionie. Aj, dobra. Oczywiście, mecz, puchar tej oto mieściny. Nagle kibic wjeżdża jakiś czerwony samochód i przerywa cały mecz. Uciekam. Mistrz kierownicy ucieka. Przywalił w mur. O, jaka fajna polna droga. Jakieś ruiny? Szczerze mówiąc, pierwszy raz w farmingu widzę ruiny. Naprawdę. O, roboty drogowe. O, cegówka. Czy ja naprawdę... Co jest jakiś na kosz? Czy ja naprawdę mogę wziąć? Nie mogę. Bo było fajnie. Teraz... A, to jest takie przywiązane, żeby nikt... Jaki mundur prze... Naprawdę są tutaj jakieś miecie? Stopni to są twarde tekstury, jakby były z betonu? Naprawdę? Oj, właśnie to jest ta właśnie reprezentacyjna część, właśnie widziana na zdjęciach. Wow! Aha. Wow. Bardzo ładne miasto. Skwerek. O. Skwerek. No, widzicie, jak po prostu gościa wziąłem po plecach lusterkiem. Wow, naprawdę. Mamy 43 minutę. O, trochę obraz mi się zagłowił. Nie wiem, czy wy też to widzieliście, czy nie. Film ten będzie bez obróbki. Dobra, znaczącym miejscem jeszcze no, będzie port. Nie wiem, do którego zastanawiam się, czy jechać. Chociaż to pokażę ewentualnie na serii. Taki zostawię wam niedosyć, żebyście oglądali serię, więc ja się z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz po więcej i napiszcie, czy byście chcieli ewentualnie taką serię z tej oto mapy. Mi się, szczerze mówiąc, bardzo fajnie się grał, tak będę grał na tym, więc czy to będzie seria, czy nie, no to nic mnie nie powstrzyma, ale no to będzie pewnie ciekawiej, bo odcinki będą pokazywać się częściej. Oczywiście niedługo będzie My Summer Car. Więc powiedzcie, czy chcecie coś z My Summer Car. Jeżeli tak, również napiszcie w komentarzu. To jest, no, jak nie wiem, Farming Platinum, edycja, Platinum, seria, tak i wiecie, po prostu odpowiecie. No, więc, a w My Summer Car się dużo zmieniło. Właśnie jutro prawie będę nagrywał. Dobra, no to trzymajcie się i cześć.